wygląda jak wyglądam, to prawda, ale zapraszam na Cię na nowego Daily Vloga. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i zapraszam do oglądania. Ja teraz właśnie jestem w kuchni i robię sobie moje śniadanie. Jest sobota. I właśnie robię naleśniki, bo mi się tak zachciało. A tu jest nasza kuchnia akademikowa. Za chwilę Wam ją pokażę. I tak, naleśniki na dzisiaj i na jutro. Wam dostanę jeszcze. Zobaczę. Bo jutro jadę do Warszawy, żebym coś po prostu miała na podróż. A dzisiaj do nowego targu zawsze coś. Więc mam nadzieję, że Wam się spodoba to, co robią weekendy. Więc tak. Tak się prezentuje nasza kuchnia. To jest taki jeden stół z zapalnikami. Tam jest na chlebek coś bardzo dużo do zmywania. Tu są kolejne zapalniki. I tu chyba kiedyś był stół. Tak się tam przynajmniej wydaje, bo jest strasznie pusto. Ciągle czegoś brakuje. No i tak to wygląda. Ogólnie według mojej koleżanki to jest prosektorium. Albo żelnia? Jakoś tak. Tak to wygląda. Strasznie. A według mnie jest w miarę fajnie. Wszystko jest w miarę czyste. Sprzęteczki przychodzą, sprzątają, więc jest dobrze. Dobra. Jestem ciekawa, jak te naleśniki widzą, bo ostatnio mi wyszły średnie. Ale mam nadzieję, że ci będą dobre. Lecę. Dopiero co wstałam, jestem zaspana jeszcze. W sumie nie wiem czemu, ale zawsze na tej mniejszej patelce wszystko robi mi się o wiele szybciej niż na tej dłużej. Nie wiem, czy to zależy od materiału, jaki jest, czy co. Na przykład ten palnik średnio grzeje, dlatego tu robię na mniejszej. Ale to widzę, że zaczęło się już tutaj dziać. Tak samo jak tu. Ale ta już jest prawie gotowa. A ten dalej. Średni. Jeszcze to muszę oprzeć, albo kupić nową patelnię. Tak właściwie dowiedziałam się, nie wiedziałam, co w ogóle jest możliwe, że są osoby, które nie potrafią zmywać naczyń. Po prostu je płukają, płuczą. A nie myją. A później są tłuste te rzeczy. Się dziwią dlaczego. Ostatnio jedna osoba wypiła Coca-Colę z Fery. Bo jej inna nalała, żeby umyła ta osoba. Po prostu przepłukała. I miał kolę z Fery. Smacznego. A jak może nie mieć naczyń? Tego go nie rozumiem. Jest takie proste, banalne. Chciałam przewrócić naleśniki. Ogólnie jak ja się uczyłam mieć naczynia, w sumie jak pierwsze myłam na początku, to rozwalałam szklanki, ale to w sumie tyle. Umyć mu trafiło, żeby było czyste. A to chyba normalne, że każdy rozwala szklanki co jakiś czas przy myciu. Ja ostatnio umyłam kubek, przyszłam do pokoju. Nie, pierwsze słoik. Umyłam go, przyszłam do pokoju, położyłam i mi spadł. I rozwaliłam na cały pokój. Dzień później umyłam kubek. I też mi spadł. I tylko rozwaliłam. Więc dalej rozwalam podczas mycia. Sobie też było po myciu. A ten sklepik ekspresowy to naleśniki się robią, więc je muszę już przywrócić, bo mi się spadł. Największy minus gotowania w akademiku to to, że wszystko trzeba tu przynieść na kilka rat. Zawsze czegoś się zapomni. Zawsze. Tak gdzieś 4-5 razy wraca się do pokoju, dopiero wtedy się wszystko ma. A później trzeba to wszystko zanieść. Też na kilka rat. To jest najgorsze. Ale tak to lubię tutaj gotować. Podoba mi się. Kuchnia jak kuchnia. Ale to jednak jest ogromny minus. Jak trzeba wszystko po kolei przynieść. No niestety, takie życie. Ale w sumie na początku było gorzej, bo nie potrafiłyśmy rozgrać palnika i raz robiłam spaghetti prawie 2 godziny. Teraz mi to już zajmuje 15 minut. Więc wtedy jeszcze było to, że nie wiedziałyśmy, który palnik, który przekrętło jest największy w gaz,
ponieważ wszystko tutaj jest tarte, wszystkie napisy. I nie miałyśmy pojęcia, a już teraz obczaiłyśmy, porozmawiałyśmy też z innymi i doszliśmy w końcu do jakiegoś konsensusu, który najszybciej robi. Tylko teraz naleśniki robią pół godziny, a nie dwie godziny. Jadę właśnie do sali, która się nazywa lektorium, po prostu pokój ciszy, żeby się pouczyć. Jak chciałam tutaj książki, mam kolejne kolokwia, egzaminy, pierwszy egzamin będę mieć, więc idę się uczyć. Jednak jeszcze się wracam do pokoju, powiem jedną rzecz. A są tam dziewczyny inne, które się też uczą, więc za nie będę mówiła. Kiedyś wam później pokażę, co tam wygląda. I jestem na moim poziomie. Okej, zostałam też tutaj chwilkę sama. Dziewczyny poszły chyba do pokoju. Nie wiem, jestem tu w pokoju ciszy, tak jak wcześniej mówiłam, gdzie po prostu się uczymy, jeżeli w pokoju nie ma na to warunków na naukę. Po prostu zawsze najciszej, najspokojniej. Chociaż ostatnio przyszły dziewczyny i prowadziły korepetycje. To było słabe. A później widziałam napis na tablicy, że to jest pokój ciszy, a nie dawanie korepetycji. I żeby teraz się bardziej zastanowić, co się mu robi, jak to są inne osoby. To akurat się zmyłam, od razu poszłam, bo nie mogłam się w ogóle skupić. Ja miałam akurat ważną rzecz na drugi dzień, ale jakoś to ogarnęłam. A teraz siedzę nad angielskim, bo mam kolokwium w środę. I w sumie to piszę siostrom, bo jest dostępna. Ale tak, dobrze, że taki pokój jest, gdzie możemy po prostu usiąść, uczyć się. Szkoda, że nie ma takich pojedynczych lektoriów, sal indywidualnej nauki. No, ale chociaż jest taka ogólna. A teraz wracam do nauki i do pisania siostrom. Ale bardzo mi się tutaj podoba, jest tak fajnie. No, mogę się tutaj uczyć. Czuję się w sumie jak w domu, mam biurko, lampkę i mam swój kącik, gdzie się uczę, a w pokoju to jak na łóżku, bo zawsze coś na tym, na biurku coś jest, tam jest o wiele mniejsza, więc w sumie tutaj jest dobrze. A za chwilę jadę na autobus, ale to później zobaczycie. Okej, ja właśnie wychodzę i jadę do nowego targu, żeby pograć u nich hokeja, właściwie na mecz u nich hokeja. I muszę się śpieszyć, bo mam mało czasu, tego obliczyłam, jak zawsze. Okej, jest 14:15. Ja właśnie miałam się muszę śpieszyć, bo mam chwilę tramwaj, na który jeżeli nie zdążę, to nie zdążę i na auto z nowego targu. A jeżeli nie zdążę na auto z nowego targu, to nie zdążę na mecz. Więc zależności ciągle są w naszym życiu. Ja teraz lecę szybko, muszę biec. Ale zdążę, dam radę, prawda? Bo to ja. Okej, ja właśnie wyturam na dworzec, zawiozły mnie koleżanki i szukam stanowiska, z którego będę odjeżdżać do Krakowa. O 20:35 jedzie autobus. O, 20:45 jednak, nie ma 35, więc chwilkę poczekam i pojadę na akademik, ponieważ muszę wstać o 3 nad ranem. O 3:40 mam autobus na dworzec, a później z dworca o 4:20 pociąg w kierunku Warszawy. A dzisiaj byłam na nowym targu, ponieważ gram w Unii Hokeja, jak niektórzy wiedzą, niektórzy nie. I po prostu miałyśmy dzisiaj mecz ligowy, w sumie jutro też mamy, ale niestety nie, dzisiaj, jutro nie dam rady być, ponieważ jadę na Warszawę. A dzisiejszy mecz był świetny, wyszło nam bardzo dobrze. Pierwszy raz miałyśmy taki niski wynik, w ogóle
U nich hokej w Bielsku jest po to, żeby go bardziej rozpromować i dla nas to jest, wiadomo, też walka, żeby wygrać, znaczy żeby jak najlepiej zagrać mecz, a teraz żeby był jak najniższy wynik. I było świetnie. Dobra, czekam na autobus. Jeszcze zahaczyłam o sklep, bo jestem głodna. Dotarłam właśnie do Krakowa. Jest tutaj mega zimno, ale tak bardzo, że bardzo zimno. Jestem cała potulona. I oczywiście jest mgła, smog. Nie wiem, ciężko się oddycha. Teraz idę na przystanek, bo jakiś pan stanął przede mną w autobusie i nie mogłam być na wcześniejszym tym, co chciałam. Po prostu mi się wtronił przed nos. I nie miałam jak przejść. Powiedziałam, czy mogę przejść, a on tak, może pani. Musiałam się przepychać. Ale na kolejnym siadam, więc nie ma tak źle. Chociaż pewnie, żebym była w okolicach akademika, ale nieważne. Lecę. Okej, ja właśnie wróciłam do akademika, jadę na moje piętro i teraz właśnie spotkałam jakichś dwóch ludzi, którzy poprosili mnie o telefon do dzwonić do koleżanki. W sumie zrozumiałam, że na policję. I powiedziałam, że okej, dobra. Ja wstąpię do koleżanki, nie chcę się odebrać, ale na końcu odebrała. Więc wszystko w porządku, teraz siadam po prostu do pokoju. Się cieszę. Okej, zostałam teraz chwilkę sama, ja wróciłam na akademik właśnie i koleżanka poszła z inną koleżanką, a moja druga współlokatorka poszła właśnie po pranie, jakoś tak. Ja teraz prawdopodobnie pójdę spać, ponieważ około trzeciej wstaję, tak jak wcześniej mówiłam, bo mam autobus na dworze, a później z dworca pociąg do Warszawy. Jutro będą w Warszawie z moimi znajomymi, a dzisiejszy dzień cały był świetny, znaczy wstałam rano, taki troszkę chill out, porozmawiałam z moją siostrą, co w ogóle jest niesamowite, zrobiłam sobie naleśniki, czyli poczułam się jak w domu właściwie. Szybko się niby pouczyłam, byłam na meczu, tak jak mówiłam, w Unii Hokeja, choć tam próbują, ja próbuję grać, mówię, że to dla mnie to są początki same, no bo jak kilka miesięcy dopiero gram, czy nawet nie miesięcy, kilka tygodni można powiedzieć, to jest tyle, co nie takie, żeby się właśnie oswoić, żeby coś poruszać, nie tyle grać, co się poruszać. I tak, cieszę się, że byłam na targu dzisiaj. To jest coś niesamowitego. A teraz właśnie, ja przyszłam sobie zjadłam kolację już na targu. Znaczy no, chciałam coś ciepłego na słono, ale jako, że już było wszystko zamknięte, zostało mi tylko Tesco do wyboru, a tam nie było nic na ciepło, to kupiłam po prostu takie ciasteczka, to nie wiem, nie z Belwity, tylko Sunrise, Sunbite, Sunbite o wiosenne coś tam. I było dobre, chociaż kiedyś mi bardziej smakowały. I pączka. Pączek jest tak bardzo słony, prawda? Ale było pyszne. Okej, ja się właśnie okąpałam, wzięłam prysznic i idę spać, ponieważ muszę za chwilę wstać tak naprawdę. A jeszcze teraz piję sobie herbatkę, w sumie herbatę z czerwonego krzewu, z kompotem, z winogron. Tak. I dziękuję Wam bardzo za oglądanie dzisiejszego dnia, dzisiejszego daily vloga, tego wszystko, co się u mnie działo. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że nie było zbyt bardzo... monotonne to też swoją drogą, ale chaotyczne. I do zobaczenia jutro albo pojutrze, nie wiem, zobaczę, kiedy mi się będzie chciało nagrywać, kiedy będę miała w ogóle co nagrać, żeby było ciekawego i kiedy to wszystko w ogóle zmontuję. Ale będę mieć szkolenia montarskie, więc może mi to będzie szło szybciej kolejnym razem, chociaż pewnie dłużej. Dobra, nieważne. I tak, dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmiku.